Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym vlogu. Ja już mam za sobą prawie 5 km. Dziś wyjątkowo nieco dłuższy odcinek przebiegłem niż zwykle, gdy do Was mówię. A dziś, no cóż, klimat już jest mocno jesienny za mną. Dziś w ogóle padało, więc w ogóle biegam też później. Zwykle wybiegam około południa. Dziś już jest w tym momencie, kiedy to nagrywam, około godziny 18. A porozmawiamy sobie dziś o kosztach. Kosztach w inwestowaniu, kosztach za zarządzanie i nie tylko. I generalnie koszty w inwestowaniu, choć z jednej strony temat wydaje się dla niektórych oklepany, to tak naprawdę dla większości nadal ten temat jest niezgłębiony zupełnie i bardzo wiele osób, jeśli nie większość, nie zdaje sobie sprawy, jak koszty wpływają na nasze inwestycje. W te wakacje wydarzyła się bardzo ważna rzecz, mianowicie przeczytałem książkę The Bogle Effect i pomimo, że jestem już w świecie inwestowania wiele, wiele lat, co najmniej 15, nawet z hakiem już w tym momencie, to przyznam, że ta książka, choć ona sama w sobie nie była o inwestowaniu jako takim, nie tłumaczyła jak inwestować, a przynajmniej było tam bardzo niewiele na ten temat, to ta książka jednak spięła taką klamrą wiedzę, którą zdobywałem przez lata i spięła klamrą to, co w ogóle się działo przez ostatnie 50 lat w świecie inwestowania. A działo się bardzo wiele, bowiem w 1976 roku Jack Bogle uruchomił swój pierwszy indeksowy fundusz na S&P 500. Mówiąc krótko, zamiast starać się pobijać indeks S&P 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, stworzył fundusz, który miał za zadanie replikować te 500 spółek. Miał się zachowywać tak jak szeroki rynek. Reakcja w 1976 na to, co zrobił Jack Bogle, była w branży, no, mało powiedzieć, kpiąca. Wręcz po prostu wyśmiewano go i mówiono, że jest to nieamerykańskie, żeby oferować coś, co ma zapewniać inwestorom zwykłe, po prostu przeciętne wyniki. Przecież każdy chce pobijać rynek. Już wtedy, w 1976, ten pierwszy fundusz założony przez Jacka Bogle, a jeszcze dwa lata wcześniej powstała firma Vanguard, która to wszystko firmowała, to już wtedy ten pierwszy fundusz kosztował coś koło 0,46% w skali roku. Poniżej 0,5% w skali roku wynosiły opłaty za zarządzanie w tym funduszu. Słyszałem wielokrotnie od polskich przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, no, że to nie ma sensu porównywanie rynku amerykańskiego, bo tam są o wiele większe kapitały i jest po prostu łatwiej zbić te koszty. Prawda jest taka, że Jack Bogle w momencie, kiedy uruchamiał ten swój pierwszy fundusz indeksowy, nie miał nawet wystarczającego kapitału, żeby kupić te 500 spółek do portfela, który miał naśladować, więc tam w ogóle błąd odwzorowania na początku był mega duży, coś chyba około procenta się to rozjeżdżało w pewnym momencie. Początki były naprawdę trudne, ale kapitał, jakim on wtedy dysponował, to było coś kilka milionów dolarów, coś, co nie wystarczało na to, żeby w pełni kupić 500 spółek i swobodnie zreplikować ten indeks. Oczywiście z czasem, z kolejnymi latami to się zmieniało i Vanguard przyciągał i ten fundusz, coraz więcej kapitału i coraz większa część branży zaczęła rozumieć, że ten fundusz wygrywa z funduszami aktywnymi. Ale nie dlatego, że zarządzający tam byłby jakiś nadzwyczajny, jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości, tylko dlatego, że koszty zarządzania tym funduszem były bardzo, bardzo niskie. Jak na owe czasy, zresztą co tu dużo mówić, dziś w Polsce wiele funduszy jest 4-5 razy droższa niż to, co robił Vanguard prawie pół wieku temu. Jack Bogle był niczym Steve Jobs. On sam nawet rzeczy nie tyle wymyślał, bo to wszystko nie była jego idea, co potrafił to wszystko znakomicie sprzedać. Umiał przekonać ludzi do swojej jakże cholernie nudnej idei, koncepcji pasywnego, indeksowego inwestowania. Oto przykład. Jack Bogle powiedział kiedyś, że miał sen, w którym zakłada fundusz inwestycyjny, ale nie mówi światu, na czym polega jego strategia inwestycyjna. Po 20-25 latach okazuje się, że to właśnie Jack Bogle jest najlepszym zarządzającym funduszem inwestycyjnym, że jego fundusz jest najlepszy na tle wszystkich innych funduszy. Jakież jest zdziwienie wtedy, gdy okazuje się, że ten fundusz polega na tym, żeby replikować cały rynek. Większość ludzi, po prostu, która próbowała pobijać te rynki, większość profesjonalnych inwestorów,
profesjonalnych funduszy inwestycyjnych przegrała z szerokim rynkiem i to właśnie Jack Bogle po 20-25 latach był w stanie wygrać z szerokim rynkiem dzięki temu, że nie miał za sobą wysokich kosztów. Jeżeli wam ktoś mówi, że jest świetnym zarządzającym funduszu, że jest w stanie pobijać rynek, to zapytajcie go koniecznie, czy to jest przed czy po kosztach, jakie on musi tutaj sobie policzyć za taką usługę. Dlaczego o tym mówię? Wspominałem w poprzednim odcinku vloga, że gdybyśmy w roku 1965 postawili na najlepszego inwestora wszechczasów, Warrena Buffetta, i kupili sobie do portfela jego spółkę Berkshire Hathaway, to $1000 wówczas zainwestowane dziś wart byłby 4,3 miliona dolarów. Ale gdyby ta inwestycja była obarczona kosztem, jaki krzyczą sobie na przykład fundusze hedgingowe, czyli 2% w skali roku i 20% od sukcesu w danym roku, to mielibyśmy zaledwie 0,3 miliona dolarów. A więc popatrzcie, postawilibyśmy na najlepszego inwestora wszechczasów, a mimo tego mielibyśmy wyniki gorsze niż szeroki rynek i to znacząco gorsze. Mówiąc krótko, nawet jeżeli trafi się znakomity rok dla funduszy, jak rok 2009 po wielkim kryzysie, to z każdym kolejnym rokiem te fundusze wypadają gorzej na tle szerokiego rynku. Właśnie przede wszystkim przez te koszty i dlatego to Jack Bogle naprawdę dokonał wielkiej rewolucji, pokazując, że nie trzeba się kopać z rynkiem, ale jeżeli tylko zredukujemy koszty, to i tak wyjdziemy na swoje. I dla jasności, Jack Bogle wcale nie był przeciwnikiem aktywnego inwestowania. Ja jeszcze o aktywnym inwestowaniu sobie wiele powiem tutaj w ramach tego vloga i w ramach moich materiałów, bo też nie chcę, żebym tutaj brzmiał jako ktoś, kto jest totalnym dogmatykiem i nagle odrzuca aktywne inwestowanie. Chciałem zaprosić was do jutrzejszego mojego wpisu, ale również filmu na wideo, który się pojawi na kanale na YouTubie oraz mojego podcastu, który pokaże wam trzy przykładowe, proste portfele z myślą o kontach emerytalnych IKX-e, choć dla jasności można je wykorzystać również na innych kontach. I tam będzie widać jak na dłoni, jak wpływają na nasze inwestycje podatki, jak wpływają na nasze inwestycje koszty i jak również niewiele potrzeba czasu, żeby sensownie, rozsądnie i odpowiedzialnie zarządzać swoimi pieniędzmi. Ja tymczasem zakładam kamerkę, idę dalej biegać, prysznic, montuję filmik, publikuję i jeszcze będę działał nad tym wpisem, który ma się jutro pojawić. Myślę, że rano go nie będę w stanie opublikować, dopiero gdzieś koło południa prawdopodobnie dotrze do was informacja na skrzynkę mailową, jeżeli jesteście zapisani na mój newsletter, że materiał już jest gotowy. Życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, a jeżeli się podobało, będę mega, mega wdzięczny za łapkę w górę. Będę starał się tutaj naprawdę dla was regularnie nagrywać, jeżeli będę widział, że też jest po prostu jakieś zainteresowanie i chęć z waszej strony do tego, żebym tutaj przekazywał swoją wiedzę dla was. Jeżeli macie też tematy, które chcielibyście, żebym tutaj poruszał, dawajcie znać. Mam już kilka takich tematów zapisanych od was, które będę chciał poruszyć w kolejnych odcinkach vlogów, ale jeżeli macie kolejne tematy, będę bardzo wdzięczny, żebyście pod komentarzami dawali mi znać, o czym byście chcieli tu usłyszeć. Dobrego wieczoru, trzymajcie się, hej!